Polska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, to jest kolejny odcinek z grą Dying Light. Jak widzicie, jest wielka ognista dziura w tym budynku, nie udała nam się nasza misja, niestety. O kurde, tu skaczą te zombiaki, nieźle. I teraz musimy wracać do Jade. Dokonaliśmy wielkich rzeczy, więc ona już teraz jest kurde chętna. Nie wiemy na co. Znaczy nie, no oczywiście chodzi oczywiście o spotkanie z nami, bo trochę była wkurzona, że tam zabiliśmy jej wszystkich. Oj, oj, oj. Nie jest dobrze, bo mnie gonią tutaj. O fuck. Do wody. A dobrze, one w wodzie się gubią, no to pięknie. To tak trochę na farcie mi się udało. Fartem, nie fartem, ważne, że się udało. Jeszcze musimy zrzut dostarczyć kwatermistrzowi. Okej. I to jest gdzieś pode mną, a tu mamy jeszcze skrzyneczkę. O fuck. Kurde, to jest naprawdę niezłe. Fuck. Okej. To jest tutaj. Dobrze. Udało się. Boże. Jade! Co się stanie ze skorpionem, gdy wyrwiesz mu żądło? Przyjdź do muzeum, żeby się przekonać. O, fuck. Rais porwał Jade i... Rais, pedał. Muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. Pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Tarik? Co będzie stunował? O dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Ogród na dachu. Ojej. Jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Poszukaj nowej broni. Okej, wzrósł poziom przetrwania. Czyli co ja tu mogę dać? Majsterkowicz. No, możesz się skutecznie wykorzystywać plany broni. Będzie silniejszy. Atak w kamuflażu. To już przecież mam coś takiego. Zwinne łapki. No dobra, weźmy to jeszcze raz. Też nie wiem, czy to mi się przyda. O fuck! Jak źle się złapię, to niestety nie jestem w stanie się przyciągnąć tutaj. Że ci mi mówią o nowej broni, więc ja może powinienem pójść do tej twierdzy i tam się uzbroić sobie. Zgubiono pościg, to jest tam chyba. Chociaż oni mówili coś, żeby pogadać z tym rusznikarzem ich. Leżeć, bo. Cigarety, dobra. Poszukaj nowej broni. Tak.
Pochodźmy do rusznikarza rzeczywiście. Znaczy nie do rusznikarza, tylko do kwatermistrza. Okej, to tutaj. Zaniesiemy zrzut. Chcesz ubić interes? Zaraz ubijemy targu, gościu. A za to dostaję tylko rzeczy. Znakomity kij do krykieta nie jest taki znakomity. Dobra. Co my tu... O, panie. Ale dobra. Spróbujmy posprzedawać część rzeczy. Średniowieczny toporek do rzucania 184 ma ten. Te słabe bronie posprzedaję. Te mi się przydadzą. Sprzedaj kosztowności. 12 tysięcy. Maczeta myśliwska, karabin policyjny. Maczeta bardzo ładnie ma. Dużo damage'u. 208. Chociaż te bronie są jeszcze lepsze, ale mnie na nie nie stać. Tutaj mam raz, dwa, trzy tysiące. To bym miał 15 tysięcy. To na ciężki młot kowalski albo na siekierę, ale to trochę bez sensu. Dobra. A zobaczmy jeszcze. Brakuje mi broni, żeby tutaj to zrobić. Wytwórzmy sobie apteczki. Ale bo tam może być ciężko u Raisa. Znaczy tę myśliwską kupię sobie. Jest. Spróbujmy ją jeszcze ulepszyć. Krzyżowiec i zabójca. Dobra. Bo plany tego nie mogę. Przedmioty pomocnicze. Broń miotana. Dobra. To nic. Uleczmy się jeszcze. W sensie mógłbym sobie się przekimać, ale wolę chyba w nocy polatać, bo dostaję więcej punktów wtedy, więc to mi też jest bardziej opłacalne. Gdzie tu jest wyjście? Tam jest. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom zwinności. No dobra, idziemy do Raisa. A moja maczeta zadaje chyba najwięcej obrażeń w tej chwili. Tam jest zrzut, ale to sobie zostawimy. Gra. Okej, mamy poziom. To muszę 24 poziom zwinności, żeby to mieć? No wow. Atak przez ramię, ucieczka, kopnięcie z wyskoku. Nogołamacz. Dobra, niech będzie kopnięcie z wyskoku. Czekajcie, czy to tutaj gdzieś jest ta misja? Boże, mam tyle misji tutaj pobocznych, tylko one są raczej wszystkie w innym miejscu. Ale tu jest jakaś misja, ustal skąd dobiega muzyka, to zróbmy to od razu. W sumie czemu nie? Jakieś kurde kebaby tutaj. Wow. Wiem, po co tu jesteś. Ishak! Shaquille O'Neal! Co cię zgubi? Czeka na ciebie. Co tu chodzi? Bardzo długo. Brzmisz, jakbyś go znał. Kiedyś szukał moich wizji dla korzyści. Taki zjarany koleś. Nie będę się dzielić darem z takim człowiekiem. Z tobą? Tak. Ile to będzie kosztować? Cena jest wysoka. Ale zapłata nie będzie u mnie. Teraz udasz się nad rzekę. Znajdziesz tam nocną jagodę, którą można dostrzec tylko w blasku księżyca. Kiedy się tli w ogniu, jej dym pozwala szukającemu przeniknąć zasłonę. Skończyły się, co? Przynieś mi kilka łodyg tej rośliny. Spróbuję. Ale musisz wyłączyć muzykę, przyciąga gryzonie. Nic nie wejdzie, jeśli tego nie zechcę. Teraz muszę przygotować umysł. Kurde, to jakiś ćpun jest. Ale kustosz muzeum też jest tutaj.
Bardzo blisko, tu jest rzut. Gdzie jest ta jagoda? Tutaj, tak? Kurde, to jest w sumie blisko, to wykonajmy to. Mi się parę leveli, przypuszczam, przyda. O, cie... O, fuck, było blisko. Teraz pozbierajmy to. Niech ma ziomeczek. O, luju złoty. Ja pierdykam, dlaczego ja nie łapię tego po prostu? Myślałem, że się złapię i się nie złapała mi dupa. Się zachciało jagód, kurde, gumi jagód. No, na własne życzenie zgon. Jeszcze obszar żerowania tych gnojków. Tu nie mogę nigdzie polecieć. Patrzę na radar, co się dzieje. Super. O kurde. O, przeżyłam noc. O no! O fuck. Ale gunwo. Kurde. Kurde, no to było słabe. To było słabe, fuck. Kurde, zabrali mi jagody, no nie. No dobra, trudno. Zachciało się misji pobocznych. Zostawimy to na razie. O, jest misja jakaś. Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Co to się dzieje? Nazywam się Crane, jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach, ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? Po drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić. Skrajnym biurokratą. Koziki głos ma w ogóle. Go zabić, w pełni to zrozumiem. Bunkier. Tu mamy sklepik, plan, szybka piłka. Wybuch przy trafieniu. Amunicja do strzelby, apteczka. Zawsze spoko. Nie mam już tutaj, dobra. Spoko, tutaj gdzieś jest kustosz. Jest tutaj. Tarik? Czego chcesz? Tarik, dawaj leczenie i stunuj. Jedzenia. Lecz i stunuj. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik.
Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Raiz rządzi w muzeum, zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Darek ma dziecko. Masakra. Kroi mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. Aha. Kurde, taka śmierć przez utonięcie to jest lipa. Więc ja bym tam nie płynął na pewno. Ale jeżeli koleś chce ryzykować życiem, a czy w sumie jak mu się nie uda, to i tak umrą wszyscy, więc jeden pies, prawda? Talinka to jest fajny bajer. Przypuszczam, że pewnie o wiele łatwiej jest jej na myszce używać niż tak jak ja używam tutaj tego na tym napadzie od Xboxa. Ale dostał. Ja go przeciąłem na pół prawie. Ja pierdykam. Co ja zrobiłem temu człowiekowi? To jest on? Już ja go przeciąłem na pół. Ja pierdykam. Ja go czekam, to wezmę. What the fuck? Masakra. No dobra, nie powiem, że mi się nie podobało. Spadaj. O, jak mi przykro, jak spadł. Ja pierdykam. Finish him. Dobra, lecisz. O, leć. To jest też fajne. I spada. Dobra, tylko teraz tak. O, proszę, co my tu mamy? Odpało. Puf! A, tu jest siła ciążenia. O, jak ładnie. To my gdzieś tutaj musimy zejść. Może być tutaj. Lol. Woo! Dobra, na główkę. No dobra, było na nóżki. To nic. No i płyniemy. A to jest to muzeum tutaj gdzieś. Fuck. Jak słońce świeci, masakra. What the fuck? Oni tu żyją na wyspie. Okej, ten nie ma głowy. Ten nie ma głowy. Ten nie ma życia. Jeszcze ktoś? Co za France? Widzisz jak je? Ale kurde, ładnie ich skosiłem, to trzeba przyznać. Mamy coś do otwarcia.
Taram. Kukri. Chujowe. No ale dobra. Ale coś mogę wytworzyć. Plany, paralizator albo ostry elektryk. Ten paralizator jest chyba gorszy. To zróbmy ostrego elektryka z kukri. Tylko, że to jest trochę słabe. 93 damage'a to... No ale dobra, zawsze jakaś tam broń jest, prawda? No i musimy dalej lecieć. Dalej. To nie wiem, tylko czy tędy musimy gdzieś płynąć tutaj pod spodem? Tak, tutaj coś jest, dobra. Czyli to będzie tutaj. To może być miejsce naszej śmierci. Ale płyniemy. Jest tunel. Kurde, jakie przejście to zatopione w ogóle, masakra. Okay. Całkiem spoko jest to pływanie tutaj, te dźwięki różne takie. To jest niezłe. No i loli, to było tyle naprawdę i taki kawałek mówił, że ja się uduszę, bo tutaj ten... Jeszcze nawet przecież tu były miejsca, gdzie można było powietrze zaczerpnąć. No nie wierzę po prostu. Jaki ten koleś był oszukańczy, to po prostu masakra. No dobra, garnizon Raisa. Idziemy do środka, tutaj moglibyśmy zrobić przerwę. Doskonale zakończyć ten odcinek tutaj, ale jeszcze chwilę może zagramy sobie, zobaczymy co tutaj będzie. Twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Raisa w sektorze 0. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie, albo gorzej. Albo gorzej. No dobra. Jeszcze kilka minut możemy zagrać. Aha, tutaj dalej trzeba jeszcze pływać. No dobra, no to ja wybaczam temu kolesiowi. Może rzeczywiście... Aha, dobra, teraz dopiero szukamy wejścia do muzeum. Wow. Jakie tu karasie pływają. No tutaj się utopić to byłaby lipa, co? Kurde, muzeak ze szczęk, zaraz mnie tu jakiś rekin zaatakuje. Masakiera. Te. Łatwizna. Ciekawe, który z tych zombie ożyje tutaj. Czy można tu rybkę sobie zjeść? Dobrze, to nie są ryby zombie, kurde, bo jakby one gdzieś tam capnęły tej krwi. Się dziwię, że ja tutaj zombie nie będę. Przecież to jest krew zombie. I na przykład ona się dostaje do mojego organizmu, do krwiobiegu przez oczy, powiedzmy na przykład. Powinien... Aha, no znaczy to i tak tu antyzyna jest, ale teoretycznie wiecie, to powinno jakoś nasilić może. Ataki czy coś, nie wiem. Kto wie. Kurde, ale... Mało powietrza zostało. Boże... Moje płuca...
moje płuca. Tak jest. No właśnie, mówiłem o tym. Mózgi. Ja chcieć mózg. Gdzie jest mózg? Troy? Słyszycie? Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. No, Troy, ale mogłabyś trochę, kurde, pomóc. Ja tu jestem, wiesz. Ratuję ci dupę. O, co tutaj jest? Czemu tak? Super! Pięknie, brawo. Z powodu nadmiernego zmęczenia nie mogę używać kotwiczki? No to kotwiczka właśnie sprawia, że ja nie będę się tak męczył. Halo, halo. Droga gro, coś mnie tutaj kity walicie. Dobra, ja coś chyba źle zrobiłem. Bo tak sobie teraz myślę, gdzie ja mam biec. Tutaj nic nie ma. Ja coś chyba zepsułem. Dobra, tylko... Gdzie ja spadłem teraz, tak się zastanawiam? To... O Jezu, to tu, myślałem, że to tylko słońce pada. O kurde. Już mnie zobaczyli. Ej, dobra. Hej, ty! Jasna cholera! Tylko teraz... Czy wychylać na nich? Hej! Brać go! Wow, trochę słabo. Okej, no kurde, jak oni mucą. No i padłem, dobra. Ja pierdykam. Masakra, jak oni biją tutaj w ogóle, no to poracha jakaś. Tylko żeby oni mnie od razu zobaczyli. Hej, ty! Prosisz się o to! Kurde. Dobra, zdechł. O fuck, ale to będzie trudno. Ale to będzie totalnie, centralnie trudno. Czy oni mają może lepszy? Nie wiem, te karabinki też mają kijowe, takie jak ja. Albo nawet gorsze. No ale dobra, ludziska, ja myślę, że tutaj zaśpiewam jeszcze na scenie i będziemy kończyć. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. O, ktoś mikrofon wywrócił. Dawaj, odpalaj kolumny. Gdzie jest wzmacniacz, mikser? Gdzie to jest? Nie wiem, jak to odpalić. Ale dobra, myślę, że generalnie już się dostaliśmy do muzeum. Tam już raczej jest muzeum. Więc jesteśmy w środku i będziemy teraz mucić Raisa. Także myślę, że tutaj możemy ten odcinek zakończyć na scenie. W blasku chwały reflektorów i wśród krzyków tłumu, wśród krzyków gawiedzi i w ogóle. Także dzięki wam bardzo, że byliście ze mną w tym odcinku. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!